Ile mamy stopni? Kurde, 5,5. A my gdzie? A my gdzie jedziemy? Prosto muszę jechać? Tak, Marcin, prosto tu, prosto w lewo sobie, cyk. Normalnie ten wypad nie powinien dojść do skutku, Marcin. No bo już taka pora, końcówka września, zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy z Marcinkiem. Pogoda, jak widać, też mglisto, 5,5 stopnia. No dobra, Marcinek, no nic, zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Taka mgieła, ej. To jest normalnie dzisiaj porażka, no ale... Temperatura schodzi w dół, Marcinek mówi, także. Tak pięknie, zajazd po prawej stronie, stary. Stara karczma tutaj kiedyś była. No, tutaj stara karczma kiedyś była. Deutsches Haus. Deutsches Haus, no. Stara karczma, to ma chyba, nie wiem, 300 albo 400 lat. No więcej, 1600 na pewno. A teraz jest tu restauracja. Mamy oficjalne powitanko, także witamy Was. Tym razem z Marcinkiem. Nie z wujkiem, nie z Łukaszem, tylko z Marcinkiem. Marcinka znacie, bo Marcinek się też już na kanale przywijał, także witam Was. Witamy Was ponownie na kanale Artur GT. Czarny kot, to może pecha przynieść. W kolejnym odcinku kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Słuchajcie, normalnie to... Marcinek, no nie ma prawa, nie miało się to prawa wydarzyć. Słuchajcie, jest koniec września. Jesteśmy jeszcze raz na plaży. Marcin mówi, dawaj, jedziemy. Ja do niego dzwonię, mówię, masz ochotę, Marcin, ja mam zawsze ochotę. Także ruszamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale widać, że ten parking jest pełny, to chyba najprawdopodobniej coś tu się dzieje. A jak się dzieje, to znaczy, że ludzie gubią. A jak gubią, to jest nadzieja, że można coś, Marcinek, co zrobić? Znaleźć, właśnie, i to jest to. Także my ruszamy. Zobaczymy, co z tego nam tutaj wyjdzie. Oczywiście nowych widzów cały czas zachęcam do tej subskrypcji, do śnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się na plaży. Miłego oglądanka. Tu jest więcej ludzi niż w sezonie, ja ci powiem. Co ty masz? Co to jest? To jest pinpoint, ale to jest nóż, kurwa. A co, ty tu na ryby idziesz, czy co, wiesz? Będę obierał. Obierał? Ty, no ile tu jest ludzi, to jest w ogóle głośno. Halo. To jest przed 8 rano, halo. Przed 8 rano, a tutaj ludzi mnóstwo jest. Wszyscy mili. Ale wszyscy mili, zawsze są mili. Ale zwykle leży ta zapalniczka. O, Marcinek, już zabieraj. Znowu, zobacz, znowu jesteś ze mną i znowu ta zapalniczka leży pod tym, czyli już pierwszy... Ale ja nie palę. Już pierwszy fan zaliczony na oko, zobacz, czy działa. Nie działa? Nie, no działa. No chłopie, kurde. Także pierwszy fan zostaje zaliczony. Generalnie dzisiaj jest ostatni chyba dzień, bo do końca września, dzisiaj jest ostatni dzień, te bary, wiesz, są otwarte. Aha. To się będzie działo. No, mgła fajna, nie? Świata nie widać. Nie no, ta plaża to jest klimat. Zobacz, te bary są otwarte. Chociaż nie, są jeszcze otwarte. Czy nie są otwarte? Nie no, widać, że tu się coś jeszcze dzieje. Nie jest tutaj nic pochowane, wszystko jest normalnie. Alkohole, wszystko są pełne, bo normalnie jak zima już jest, to wszystko jest, Marcin, pochowane. Także chyba ci ostatni dzień mają otwarte tutaj to. Tak mi się bynajmniej wydaje. Marcin, kasa, ale tym razem już o, się zaczyna wesele. Będzie weselisko. Idziemy z tamtej strony może, co? Będziemy tutaj przeszkadzać. Zaczynamy dzisiaj z tej strony, no bo tam Marcinek są chyba znowu jakieś chrzciny albo msza baptystyczna. Wesele. Zobacz, to pięknie tu wygląda. Fajnie, to jeziorko jest. To jeziorko jest eleganckie, ale czy my coś tu znajdziemy? To jest pytanie. O, tam już baptyści zaczynają swoją mszę. No mgła jest fajna, nie? No dobra. Otwieramy tego Deusa i zaczynamy tą dzisiejszą przygodę. Zobacz. Zobacz. I to piszczało, sobie wyobraź. No weź tam, daj. Kurde ty. A ty masz tego 800, nie? Kinoxa. No. Kurde. A bo mój palec taki. Ja mówię, kurde, albo coś mam w ręku, nie? No ty zabieraj to swoje znalezisko, co? Marcinek, wiesz co? My sobie odczekamy, aż oni pójdą stamtąd, wiesz? My sobie odczekamy, niech oni stamtąd pójdą, ta ich tam szata się skończy, wtedy my tam ładnie pójdziemy. Ale ja mam,
Marcinek, ja mam coś okrągłego. Mam, Marcin, mam. Także jeszcze są. Jeden eurocent. To taki chyba bardziej na szczęście. No, ale słuchajcie, no czegoś trzeba zacząć. W ogóle jest zimno, jest 3 stopnie. Kurde. A wariaty nad jeziorem szukają skarbów. No dobra. No czegoś, Marcinek, trzeba zacząć. Jedyneczka. Ci Marcinek z głębokości wale monety. Marcin w ogóle ubrany, ale zimno, 3 stopnie. Kurde. Zobacz, taka zielona. Patyna. Ale to może być stara, kurde. No, a ci powiem, to jezioro mnie zaskakuje za każdym razem. I tym razem jest też tak samo, ale co to jest za moneta? Zabicie mnie, nie wiem, bo jest tak zajechana. A, już wiem, co to będzie. Jest to wymęczone 5 eurocentów. Tak czy nie? Tak jest, wymęczone 5 eurocentów. No ale, Marcinek, coś tu jest, nie? Marcin też ma coś okrągłego, mówi, to kurde, tutaj nawet eurocent już teraz cieszy. Co masz? No jeden jest, nie? Masz jednego? Pierwszy jest w temacie. No i elegancko, Marcinek, od czegoś trzeba zacząć, nie? Dobra, lecimy dalej, nie? No, ten następny szaleje, jak nie wujek, to on. Co masz? Zobacz, ja tylko widzę randzik. Zobacz, co ja zrobiłem, tylko przepchnęłem, zobacz. Patrz, co tam jest, patrz. No chłopie. A kurde. Dwa euraki, no Marcinek. Oni się tu cieszą jak małe dzieci normalnie, ale ci powiem, to jest szok, że tu w ogóle jest ostatni dzień września, że tutaj w ogóle generalnie w ogóle cokolwiek wychodzi, no ale jak widać. Jest! A ja jeszcze czekam, aż oni tam pójdą wtedy, ja tam, bo tam już się naprawdę spora ludzi zebrała. Śmignij jeszcze raz z tym wykrywaczem. Zobaczymy, no. Śmignij, może akurat jeszcze coś na żywo trafisz, generalnie ja zawsze tak robię. Nie ma. No to pojedyncza dwójeczka. Marcin, gratulacje. Już jest dobrze. Kin, no przemasz zaliczoną niedzielną. Dokładnie. Ta niedzielna zaliczona. Także jesteś zwolniony z dzisiejszej mszy, takiej normalnej. Masz na mszy baptystów. Ale co, fajnie? Mówiłem, że będą atrakcje? Widać, że tu sobie ognisko było robione, bo są kawałki drewna poprzypalane, widać. Także ognisko było, no ale oczywiście śmieci to już nie łaska było z sobą wyrząść i wyrzucić, czyli ja to muszę zrobić, no ale ja to zawsze robię chętnie, hop. Szalejesz dzisiaj normalnie. Możesz sobie życie układać na nowo, co? Co? Normalnie, co masz? Na nowo, dokładnie. Ale są takie, wiesz, monetki, no widać, że... Zobacz, nie, to nie jest, pokaż to. O, jakiś stary nawet. Ja, co ten tu trafił, nie? Wiesz, co to jest? To jest? To jest 10 feningów. Ale? To jest 10 fenoli. I ja, zobacz. To jest 10 feningów, zobacz, patrz. Przeleżało 10 feningów. Ja no, myślałem, że życie mogę sobie na nowo układać. No, ale ci powiem, no. Wchodzi. Wchodzi. No, dobrze. To jest 10 feningów, no. 10 feningów, ale jakieś starsze raczej chyba to nie będzie. Co, nie? Czekaj chwilę. Z gandzią. Nie, to jest gandzią. 1900... Jest to tam coś, tu można odczytać. 1984. 1984. Nawet brawo. Brawo nawet nam biją. 1984. Za ten rok. A jak 1980. O, Marcinek, co można zrobić? To znaczy, pozdrowić wszystkie roczniki 84. Dokładnie. A że ja jestem też 84, to siebie serdecznie też pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Artur, pozdrawiam. Także widzicie, jeszcze takie stare, przeleżałe monety. Generalnie ta, wiesz, mi się wydaje, że tak tutaj te monety ktoś tu zasiewał kiedyś, bo tutaj ostatnio tych feningów dużo wychodziło, co widziałeś na odcinkach. Tak. Także nie jest tutaj to żadnym zaskoczeniem, że takie monety wychodzą. No ale coś się dzieje. Tak grubo po sezonie, także próbujemy dalej. No fajny sygnał, ale ziemia mokra. Zobaczcie, wchodzi cały wim pointer, 1,5 pointera. Sygnał jest naprawdę fajny. Cię takie dosyć głębsze sygnały są przeze mnie kopane. Bo na wierzchu po prostu już nic nie ma. A wiadomo, czym głębiej, tym może być ciekawiej. To coś, co leży już tutaj naprawdę parę, kilka ładnych lat. A może być jakiś śmieć, puszka na przykład. No ale dobra, trzeba to wyciągnąć. Prapuka Marcin, on niestety na kolanach w tym mokrym piachu. Stara puszka, widzę, że stara, bo ma stare takie, starą emalię, wiesz? Także warto to wyciągnąć, zobaczyć, co to tu jest. Zdziwił, jakby to coś w tej puszce było schowane, co? O kurde, no to emocje mamy, no bo nie ma tak za bardzo wiele.
To możemy z tej puszki takie się emocje zrobić. No jest na pewno ona stara. Co wyciągnięte, nie? Puszka po wodzie, no. Tego? No. Jo, to jest mineral wasa. Dokładnie. Ale powiem ci, że puszka od wody... Szkoda, że to jakiejś daty nie ma. Może gdzieś tu coś tu znajdziemy. Bo ja teraz nie widziałem, żeby w dzisiejszych czasach woda w puszkach była, nie? Także pewno to trochę lat ma, co Marcin? No. Co najmniej 30-40. 30-40 lat Marcin mówi. To i tak nie zryzam. Słuchasz muzyki sobie? No nie, pani się tam kąpie, nie? O kurde, gdzie? Szacun naprawdę. Ja szacun. Faktycznie, pani co tam pływa. No, jak lubi. Czemu nie? Dobra, staję z tych kolan, bo kurde, jeszcze wilka dostanę kolanowego. No kurde, powiem ci, że pierwszy raz się spotykam, żeby woda była w puszce, nie? Nie ma nic, jakiejś daty. Kalcjum. No, to jest po wodzie, nie? Zobacz, wszystko jest napisane, już wtedy pisali, zobacz. No, ale powiem ci, że w ogóle szok, puszka, woda w puszce, nie? No, była, z tego czasu. A ja to szybko sobie wygoogluję i sprawdzę. Mniej więcej wam powiem... Jakie to były czasy. Słuchajcie, nie jeden by się z tego śmiał. Puszka, no co oni tu pokazują, ale słuchajcie, ta puszka ma ponad grubo 35 lat. Dobrze mówię? No, dokładnie. Grubo 40 lat, Marcin. Prawie. Prawie 40 lat puszka. Po wodzie, no naprawdę, no już to zabronione jest. Wody mineralnej się nie kupi w puszce, bynajmniej w naszym kraju. W ogóle już nie widziałem, żeby gdziekolwiek kupić. Tu macie tą puszkę. Tu ją rzucamy, a tu wam pokażę teraz Marcinowi. Zrobiłem screenshota, wysłałem. Produkcja była między 1988 a 1992. Pokaż jeszcze raz, żeby widzowie widzieli. Pokaż. Nie, pokaż tutaj przód. Żeby to logo tu widzieli, to tutaj takie. Czyli mamy tutaj dwie takie możliwości. 1988 i 92. Także no, 40-letnia puszka. Dokładnie. No, także słuchajcie, naprawdę jak dla mnie fajne znalezisko. Już kiedyś tu wykopaliśmy. Z innym moim kolegą, z Michałkiem, puszki, Marcinek. Ale idzie do tego, nie? Tak, do śmieci. Wykopaliśmy puszki z Coca-Coli, no. Chyba i z Fanty, z 80-tych lat, nie? No, także naprawdę, tutaj ta plaża jeszcze skrywa naprawdę ciekawe rzeczy, a zwłaszcza w takiej głębokości, no bo tu jest głębokość naprawdę nie mała. Na żywo mówi, ma fajny sygnał. Ja widzę, fajny sygnał, bo Salitos. Fajny sygnał, Salitos. No ale zabieraj te kapsle, Marcinek. Zawsze trochę mniej, no dobra, już wezmę, poświęcę swoją torbę. Widzisz. To niestety wygląda, nie ma nic, nie ma nic. Kopane są same takie eurocentaki. Jedynie Marcin dzisiaj królem polowania, jedyne 2 euro wydrapał. Mam 2 eurocenty. Także mam ile? 8. Na bogato ci wracam. Ale wiadomo, nie chodzi tutaj o Fanty, tylko o to, żeby się Marcin co? Przejść trochę, pochodzić, nie? Spotkać się przede wszystkim, bo żeśmy się długo nie widzieli. I tyle. Niech oni kończą tą dyskotekę, tamtą prze. Co my na drugą stronę pójdziemy. Miniesz ty? Wykopałeś ty ten skarb? Wykopałeś ten skarb? Chodź tutaj, tutaj widać, że było ostro chodzone także. Balowali, tu jakieś urodziny były, czy co, nie wiem, tu zawsze tu rano są ci baptyści, jakieś przy otwierają chrzciny, czy coś. Także warto tu się po nich przejść, zobaczyć, może coś zgubili. Marcin, to nie miało prawa się wydarzyć. To nie miało się prawa wydarzyć. Powiem ci, to nie miało się naprawdę prawa wydarzyć. Po nawierzchu praktycznie. Widzisz ty to w ogóle? Czy nie widzisz? Jeszcze nie, jeszcze nie widzę, nie. Nie widzisz? Nie. Kurde, powiem wam naprawdę, to nie miało się prawa wydarzyć. Ja myślę, to co to jest, nie? To jest grubo. Marcin jeszcze nawet tego nie widział, bo to jest bardzo cienkie. No to to małe tam? Co małe? To tutaj? Nie. Nie. Nie widzisz tego? Nie. Zobacz, patrz. Aha, widzisz, dobra. Patrz tutaj. Patrz. No to jest kurde rekord życia teraz, co? Miedziak czy srebro? Czy no nie wiem właśnie, no taki słaby sygnał dawało, praktycznie w ogóle ciężko to było namierzyć. No, to jest delikatne dosyć, to wiesz. Zobacz. Zerwane jest. Zerwane, zapędlane i zerwane jeszcze dodatkowo. Ale czy to będzie złoto? Ciężko wyczuć, no ale to i tak nie zmienia tematu, że nie jest to takie złe znalezisko. Ciekawe, no tak wygląda, że to może być złoto. No ciekawe to w ogóle, nie? No ale taki słaby sygnał to dawało, prawie w ogóle, no generalnie dzisiaj kopiemy wszystko, no bo wszystko, no zawsze wszystko kopiemy, no ale dzisiaj to wyjątkowo, no bo tu naprawdę jest pusto z wierzchu. Na rękę? Co ty myślisz o tym? Ciężko powiedzieć.
Ciężko wyczuć, nie? No, dokładnie. Jakąś punce tu gdzieś dojrzeć. Granicy z cudem, jednym słowem. Ale w każdym razie zerwany na 100%? No, zerwany jest i zapędlany, także widać, że to trochę tu leżało w tym piachu. Ale taki sobie na pewno śmieciach coś, co? No, śmieć straszny właśnie, dlatego to mnie dziwi. Normalnie złoto daje wysoko, no ale to jest takie cienkie. Ja chodzę akurat na tej, wiesz, na tej frekwencji 25 herców, nie? Także ona tutaj, wiesz, ten Deus jest w stanie to wyłuskać, ale taki sygnał taki słaby. No ale jest, słuchajcie. Także warto było tu przyjechać, nawet jak to nie jest złoto. Ciężko to w ogóle sprawdzić, że to jest złoto, nie? To jest takie cienkie. No, ale tu jakieś próby nawet, nie wiem, czy na tym kółeczku jakaś próba by była, normalnie powinna, nie? No może jakiś wisiorek tutaj był, no też nie wiadomo. No ale to nie zmienia tematu. Cygańskie złoto. Cygańskie złoto, sam wyglądasz jak cygan. Ci mówisz, że to jest chyba już nierealne, że coś tu wyjdzie. Nie, no tutaj jest. A? O, jeszcze cię nagramy tutaj na końcu. Ja już jestem gotowy do podsumowania. Ja ci mówię, ten wypad generalnie nie miał prawa bytu. W ogóle nie miał się odbyć, a widzisz. Czekajcie. Ja mam 10 centów. No jestem ciekaw, co ty żeś tu tutaj zrobił. To będzie jakiś kapsel. No ale możesz się czasami zdziwić, nie? No można, wiesz, no nie powiem, że nie. Ojej. Głęboko, no i to jest właśnie to, że jest coś głęboko, wiesz. Kotlet. Kotlet? No wyciągaj kotleta. Kotlet? A wiesz, co się robi z kotletami, czy nie? Widziałem. Ostatnio ci powiedz, co się robi z kotletami. Się je. A bo to jest jakaś rura, ej. Zobacz. Jeruja, zbrojeniówka to jest, zobacz. No. Woda? Weź to rozkop trochę jeszcze. Zbrojeniówka na 100%. Z to rurka, czy co? No. Tylko jakaś militarka wyjdzie. No, wtedy będziemy tutaj dobrze ten. Nie, to jest zbrojeniówka. Zbrojeniówka. No dobra, to zostawiaj to i dawaj. Marcinek, do podsumowania. To jest niemożliwe. Mówisz, jeszcze ostatni sygnał. I co? I co masz? Koneta jest. Ja? Gdzie? Dobre pytanie, nie? Czekaj. Dobre pytanie. Czekaj. Gdzieś tu była. Czekaj. No weź ją pinpointerem namierz. Marcin, dobry. Pewnie jakieś przeleżałe coś, nie? Jest tutaj, o. Widzisz? Ja. Tak. I te centy nasze tutejsze. Ale ta widać, że taka świeża jeszcze, bo nie jest taka zeżarta. No, jeszcze ostatni sygnał trzeba było wziąć. Widzisz, ale fajnie biło? Obok tego, nie? Oj, Marcin, obok to... Będzie gruba libacja będzie, chyba będzie, za to. Będzie. Ciągnięte, Marcinek, wszystko? To jedziemy z podsumowaniem, lecimy u mnie. No jak widać, śmieciochy są, no bo muszą być, ale widać po tych śmieciach, że tu się już nic praktycznie nie dzieje. Zresztą po tych monetach też widać, że to już jest po prostu koniec. Ja mam tutaj ile? 11 eurocentów, jednego guzika no nie ma. Jakaś pinka jeszcze. To zarobię. No widać po śmieciach, zawsze z wujkiem mieliśmy tych śmieciochów tu tyle, że masakra. No ale też mieliśmy monety. No ale ty dzisiaj wygrałeś, masz 2 euro. 2 euro i 2 centy, no i tu jeszcze masz 10 feningów z 1984 roku. Jeszcze jednego centa. No i tutaj ja, taki fant chyba dzisiejszego dnia, ale Marcin mówi, że to raczej na złoto nie jest, nie licz, że to bardziej chyba z Rossmana jakaś. Jakiś taki, nie wiem. No ale warto to sprawdzić, nie? Są tam jakieś preparaty, żeby to sprawdzić. A nóż widelec, ale też mi się wydaje raczej, że z tego nic nie będzie. Ale to nie zmienia tematu, że to jest fajne znalezisko. No dobra, Marcin, co? Trzeba tą ostatnią powinność zrobić, czyli te śmieci wyrzucić. Trzeba wszystko to robić. Proszę bardzo, monety. I tym razem jest to na pewno już ostatnie moje wyjście na tą plażę w tym sezonie. No bo to takie, generalnie ten wypad w ogóle nie miał się odbyć, no ale się odbył. Dokładnie. Nie? Dobra, zabieraj swoje, ja swoje i do śmieci lecimy z tym. Tak jest. To trzeba zrobić, Marcinek, bo zawsze trochę plaża jest czyściejsza. No dobra, będziemy kończyć na dzisiaj te zawody. Było to, co było, w sumie nic nie było, no ten jedynie ten łańcuszek, ale mówię, jak nie, chyba najbardziej, tak mi się wydaje, że złoto raczej to nie będzie, ale i tak było fajnie. Ja jestem zadowolony, klimat przemega, mgieła, ale to i tak dzisiaj ciepło będzie, chyba około 17-18 stopni. No, rano zimno, 3 stopnie. No dobra, wam jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry, cały czas oczywiście. Pamiętajcie, nowi widzowie, o tej subskrypcji, naciśnięciu tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku, na pewno już nie plażowym, plaża już odpada definitywnie.
Także widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, hejo!